A teraz opowiem ci o zafarbie, o pewnych domieszkach barwnych, które są niepożądane dla nas fotografów. Tutaj na tym zdjęciu Franek stoi przy białej ścianie. Ta ściana świeci tutaj i rozświetla prawą część twarzy, a lewa część twarzy jest bezpośrednio oświetlana tutaj przez, po prostu przez pochmurne niebo. Nie ma tutaj żadnych domieszek, nie ma tutaj żadnych tak zwanych zafarbów. Natomiast na tym zdjęciu, gdy stanął obok takiej dużej żółtej ściany, po prawej stronie pojawił się właśnie ten zafarb, żółty zafarb. Chociaż tak bardzo go nie widać, jakbyśmy zapomnieli w ogóle o tym, że mówię w tej chwili o zafarbie i o domieszkach, niepożądanych domieszkach kolorystycznych, no to myślę, że w ogóle byśmy na to nie zwrócili uwagę. Lewa część twarzy jest oświetlona takim światłem neutralnym, a prawa część jest żółta. Na tym zdjęciu Franek stoi koło niebieskich takich drzwi garażowych. W zasadzie bardzo blisko tego miejsca, w którym zrobiłem mu pierwsze zdjęcie. I tutaj prawa część twarzy jest wyraźnie zabarwiona niebieskim kolorem. No i jest ciemniejsza, ponieważ ta faktura drzwi, no po prostu jest ciemniejsza niż ściana, niż tamta wcześniej, ta żółta ściana. Więc tutaj te drzwi będą pochłaniały trochę światło, ale część światła będzie odbita i to światło będzie zabarwiało twarz na niebiesko. Lewa część twarzy oczywiście jest neutralna. Tutaj Franek jest w parku. No i w zasadzie można by powiedzieć, że jest to zwyczajne, zwykłe zdjęcie. Nic tutaj złego się nie dzieje z nim, ale jednak jest tutaj zafarb zielony. Franek stoi pod drzewem i przez to drzewo światło przenika, przez liście światło przenika i świeci na jego twarz, na jego buzię tutaj. I również tam gdzieś w tle dochodzi światło odbite od tych liści, od trawy. Generalnie jest to bardzo, bardzo zielono. Jak w takim razie rozróżniać ten zafarb i jak się z nim rozprawić? To rozróżnianie obcych domieszek w naszym zdjęciu trzeba po prostu poćwiczyć i przeanalizować i wdrożyć sobie i zwróć uwagę, jaka jest różnica, jaka jest potężna, jaka jest kolosalna różnica między tym pierwszym zdjęciem, które nie miało żadnych zafarbów, a tym zdjęciem, które widzisz w tej chwili. I tutaj od razu widać, że jest tutaj domieszka i nie jest to naturalny odcień. Jeżeli bym sobie skadrował tutaj głowę Franka i można powiedzieć wyizolował go z otoczenia, no to wtedy mamy większą szansę na dostrzeżenie tego zafarbu. Są nawet takie urządzenia, które są rurami i na końcu tej długiej rury jest dziurka i przez tę rurę się patrzy i ogląda różne jakieś fragmenty i dostrzega się właśnie rzeczywisty kolor danego przedmiotu, danego motywu. I również tobie proponuję może nie tworzenie takiej rury, ale jeżeli masz jakieś wątpliwości, to po prostu skadruj albo zrób sobie wycinek i analizuj ten wycinek danego motywu i wtedy szybciej dojdziesz do jakichś sensownych wniosków, bo tak z całego zdjęcia, gdzie masz dużo kolorów, to po prostu nasz mózg w jakiś sposób nie dostrzega tego. Tutaj wracamy do tego żółtego zafarbu. Wydaje się, że jest tutaj jakaś delikatna domieszka żółtego koloru, ale znowu, gdy wkleję tutaj głowę Franka z wcześniejszego zdjęcia, no to widać kolosalną różnicę. Ta lewa część twarzy, jak widzisz, prawie się nie zmienia, natomiast prawa część twarzy jest bardzo mocno nasycona tym żółtym kolorem. I ta sama sytuacja jest w przypadku tego zdjęcia, gdy wklejam zdjęcie pierwsze, czyli w zasadzie można powiedzieć zdjęcie, w którym Franek stał tutaj właśnie dokładnie w tym miejscu, przy tej białej ścianie, no to widać kolosalną różnicę. Niebieski i neutralny biały kolor z prawej strony. Tutaj przytoczyłem ci tylko trzy przykłady bardzo często spotykane w praktyce, czyli zielony zafarb, on jest w zasadzie taki najgorszym, najbardziej paskudnym zafarbem. Dość trudno się go usuwa z twarzy głównie. Na innych motywach nie będzie tego tak widać. Zafarb, który powoduje ocieplenie koloru, w tym przypadku był to żółty kolor. No i zafarb, który powoduje niebieską dominantę, niebieską domieszkę.
Jak sobie radzić z tymi zafarbami? No, musisz po pierwsze sobie uświadomić, że coś takiego istnieje i unikać jakichś takich dużych powierzchni, które mogłyby spowodować taki negatywny efekt. To jest pierwsza sprawa. A druga sprawa, no to możemy jeszcze nad tym zdjęciem popracować.